Nie masz psychy otworzyć blok wschodni na scenariuszu II wojny światowej krajem ZSRR, później podbić całą Europę. Zasady: nie możesz wysyłać ultimatum oraz granice państwa bloku wschodniego muszą wyglądać ładnie. Troszeczkę, moi drodzy, zmodyfikujemy to wyzwanie, bo całej Europy no nie będę podbijać, bo to po prostu będzie znowu takie kolorowanie mapy. Oczywiście zajmiemy tutaj sobie te wszystkie kraje bloku wschodniego i to są takie kraje jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska. Teoretycznie powinniśmy tutaj jeszcze z Rzeszą powalczyć do tego momentu, żeby zająć im tutaj te wszystkie tereny, żeby były takie mniejsze. Czechosłowację zająć, Węgry, Rumunię, Bułgarię, więc to i tak już jest całkiem sporo. Jeszcze do tego, moi drodzy, dochodzi Albania, jeszcze do tego, moi drodzy, dochodzi Kuba i jeszcze, moi drodzy, w sumie to trzeba będzie podbić całe Chiny i jeszcze zająć tutaj Wietnam, który aktualnie jest francuski, więc no trochę tutaj zabawy będzie. Nawet z Japonią czeka nas wojna, żeby tutaj zająć Koreę Północną, więc zobaczymy, moi drodzy. No takie fajne wyzwanie, ale mówię, tutaj sobie odpuścimy podbijanie takich państw jak Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, czy tutaj kraje skandynawskie, bo to i tak już będzie takie dosyć, no, ciekawe wyzwanie. Dawno się nie grało z Związkiem Radzieckim. Dobra, najpierw wywalmy sobie armię, zobaczymy, jak tutaj wygląda kwestia technologiczna. Nawet tych punktów mamy. Ty, zarabiamy 15 tysięcy ten miesięcznie, to całkiem sporo. Dobra, otrzymanie wojska 22 punkty. Z Polską tutaj mamy pakt o nieagresji, więc spoko, spoko. Zacznijmy sobie, moi drodzy, oczywiście od krajów bałtyckich, takich właśnie jak Estonia, Litwa, Łotwa i tak dalej. Sobie będziemy poprawiać relacje z Finlandią. Jeszcze z kim my graniczymy tutaj? Z Norwegią. Na razie się z nimi nie chcę bić. I też, moi drodzy, z Japonią. Ciężko będzie później, bo no walczyć z Francuzami, którzy mają sojusz z Indiami, Wielką Brytanią, będzie ciężko. Miejmy nadzieję, że oni się rozpadną. Może ten sojusz gdzieś tam upadnie, czasami się tak dzieje. Dawno nie graliśmy na scenariuszu z II wojny światowej. Możecie też dawać pomysły właśnie, bo ten scenariusz w sumie tak chyba rzadko był ogrywany. Coś tam rozegraliśmy, takie najpopularniejsze, ale może jakieś pomysły byście mieli. Dobra, moi drodzy, 30 koła, myślę, że to na Estonii nawet jest za dużo, ale to sobie już może te 30 koła zajmie. Aha, oni tutaj mogą wejść. No dobra, dobra. Może uda się już zająć całe kraje bałtyckie. Okej, tutaj jest ogarnięte to. Dawaj na ten Tallin. Znaczy, to nie był Tallin, dobra, wysepka po prostu i mamy to. A tutaj oczywiście nie ma portu, więc jednostki utknęły. Nowy teren sobie zasymilujemy. Ciekawe, czy Adrian będzie chciał nam tutaj wypowiedzieć wojnę w razie czego. Teraz szybka Łotwa, cyk, cyk, cyk. O, tam mieli trochę armii, okej, okej. Wejdźmy sobie tutaj i, moi drodzy, wbijamy na Rygę. Ryga, uwaga, wyślijmy żądania, okej. No i, moi drodzy, ostatnia tutaj taka Litwa, żeby się nie czuła taka osamotniona. Też sobie tutaj wejdziemy. Tylko mapa ucieka jak zwykle. Dobra, tutaj stolica padła i tu wbijamy i na razie żegnamy Litwę. Polska nas bardzo nie lubi, a z nimi w sumie skończył nam się już chyba ten pokój, czy tam pakt o nieagresji, więc można by Polskę zjeść. Ci nas nie lubią, Adrian nas nie lubi, w sumie dużo państw nas teraz może nie lubić, przez to, że trochę popodbijaliśmy. No, trochę dużo, ale to na spokojnie, damy im radę. Na szczęście zaczynamy jako wielka potęga, wielki potężny Związek Radziecki. Tutaj wystawię sobie tyle wojska, że jak już po prostu to się przejechać mega po tej Polsce, a później się rzucić na kolejne kraje. Wolne miasto Gdańsk, w razie czego wezwą. Dobra, wbijamy tutaj szybciutko do Polski. Ja w ogóle włączyłem asymilację na tych nowo zdobytych terenach. No nie. A, moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli chcecie więcej odcinków z waszych pomysłów, to nie zapomnijcie o stawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji, a tutaj macie wspierających. Dobra, zajmujemy, moi drodzy, tutaj tereny wschodnie Polski. Wolne miasto Gdańsk nam wypowiedziało również wojnę. Ty, nawet robią nam desant. Potężne, moi drodzy, 25 jednostek. Ale się obroniliśmy. Wchodzimy na Warszawkę i na Kraków. No i w sumie Polski to już nie ma. Dobra, cyki, cyki. Proszę bardzo. Polskę mamy, moi drodzy, całą. Wolne miasto Gdańsk też. Teraz jednostki tutaj na południe, żeby były gotowe na, moi drodzy, Czechosłowację. A widzę, że Francja i Niemcy się biją. No to Niemcy raczej przegrają to. Są za słabi, żeby pokonać, moi drodzy, taki potężny sojusz. To akurat w Age'u zazwyczaj Niemcy przegrywają, co nie? A my sobie wjedźmy teraz szybciutko w Czechosłowację. Polska się w międzyczasie tam asymiluje. No, łatwiutki temacik akurat. O, Turcja, moi drodzy, nas zaatakowała. No to nieładnie. W sumie Turcji nie musimy podbijać. W sumie nas będzie interesować jak najszybciej zakończenie tego konfliktu. O, Niemcy już mają przypał, moi drodzy. Właśnie, kurde, nie wiem, czy Niemców bym teraz nie zaatakował, żeby zająć im właśnie tam Kaliningrad, te sprawy, Prusy wschodnie. Z tą Turcją chcę zakończyć temat. Dobra, udało się. Asymilujemy sobie nowe tereny. Tylko Niemcy by musieliby to odbić sobie. Właśnie, odbijajcie te tereny. Ja tutaj sobie robię, żeby okrążyć szybko to. Żeby ten blok wschodni jakoś wyglądał. Oni jeszcze będą mnie atakować. No to ta głupota strony. Dobra. No może to nie wyjdzie najlepiej, no ale coś tutaj spróbujemy. A, Dania tutaj wszędzie weszła. No, Adrian raczej no tu przypał ma, co nie? Zaraz go poskładają. O, nawet sporo tutaj terenów. Stolica Rzeszy w Wałbrzychu. Dobra, i teraz tak. Ja chcę wziąć to, co zdobyłem i
Dinara. Może to nie będzie idealny blok wschodni, ale jakby koncepcja zachowana. Dobra, z tym mamy dobre relacje, z Francuzami trzeba polepszyć, a z Wielką Brytanią jest git. To w takim razie, moi drodzy, możemy iść na Węgry, pozajmować tutaj tematy. O, tutaj się troszeczkę odbiłem, jakąś tam armię mieli. Pyk, tutaj się odbili, dawaj, chodź tu. Dobra, mamy to. Węgry nasze. No i teraz trzeba będzie wlecieć w Rumunię. Trzeba będzie też dorekrutować sobie wojska. O! Mamy wojnę ze Szwecją? Co jest? Od kiedy? Wyjebać do siebie. Nie chce mi się z tą walczyć. A Rumunia ma wojnę z Turcją. Okej. Co ta Turcja taka mocna? Dobra, ja wyślę trochę chyba Rumunii pieniędzy, żeby oni mogli ich wyrzucić. O, bardzo dobrze. A to jeszcze Jugosławia w nich wjeżdża? Nie, Jugosławia wjeżdża w Turcję. Okej. Dobra. I teraz możemy wjechać w Rumunię. Trzeba kombinować. Trzeba wysyłać pieniądze. I teraz po prostu zabieramy w to, co zainwestowaliśmy. No i dobra. Rumunia, moi drodzy, zjedzona. Dawaj to wszystko. I co? Nasz blok wschodni tutaj w Europie jest praktycznie gotowy. Tylko, moi drodzy, właśnie została Albania. Musimy najechać na gang Albanii. Mam nadzieję, że jeszcze Kuba istnieje. Musimy tylko tutaj potapować, poasymilować. Dobra, potapowane. No ja tam Albanię. Pyk, pyk. I pyk. Dobra, Albania rozjechana. I teraz tak, zobaczmy, moi drodzy, ten świat nasz. A, ja tu jeszcze Kuby nie widzę. Ale dobra, no to weźmy tutaj te jednostki. Tu w ogóle Wielka Brytania i Francja, jak sobie ten, Włochy wzięły. A Stany Zjednoczone, moi drodzy, wjeżdżają w Kanadę i mają wojnę jeszcze... Nie, no z Kanadą, dobra, myślałem, że z Indiami. Dobra, jest, moi drodzy, Kuba. Kuba jeszcze istnieje. Wypowiadamy wojnę, siema, siema. Pyk. I do przodu. Jeszcze tutaj i tutaj i 100%, nie, 90%. Oni jeszcze gdzieś tu mają jakąś wyspę? Mają, dawaj tu. Dobra, moi drodzy, Kuba jest nasza, czyli temat jakby amerykański. No bo tutaj jakby już Ameryka nie europejski został załatwiony. Tutaj w ogóle wyspy brytyjskie są. Wszędzie, ta Brytania jest po prostu wszędzie tutaj. No i w sumie, moi drodzy, jak tak patrzę na taką moją ściągę, mapkę, no to musimy zacząć tutaj działać właśnie. O kurde, ale tu Japonia wjechała. No czeka nas niezła wojna z Japonią. Tutaj Afganistanu nie musimy tykać, Indii też nie. W sumie tak, Tybet, no takie tam tematy. No dobra, to ja bym najpierw zrobił taką jakąś super dużą armię, która po prostu będzie to wszystko później przejmować. Trochę może w badania coś rzucimy. Dużo pieniędzy mamy. Tutaj w Moskwie w okolicach sobie zaczniemy rekrutację. Aha, jak nam wojny wywaliło. Tak, Rzesza chce z nami się bić? Po co? Znowu Szwecja? Po co? Jeszcze Iran? Po co? Dobra, 113 tysięcy to jest naprawdę duża armia. I co? Zaczniemy sobie od Tuwińskiej Republiki Ludowej. Zaanektujemy szybciutko. To będzie kwestia dwóch tur. Raz, dwa, trzy nara. Zjedzone, zjedzone. Teraz moglibyśmy, moi drodzy, tylko tak, ja bym na razie z Japonią mam dobre relacje, żebym poprawił. Żeby nie powiedzieć dzieli wojny mi, tylko ja im. To zawsze jest fajna przewaga. Teraz byśmy zjedli tą właśnie Mongolię. Ona też będzie prościutka. W sumie tutaj raczej poza Japonią to nic nie będzie wyzwaniem. Tylko też muszę uważać na liczbę armii, bo tutaj te tereny tutaj się nie nadają do rekrutacji. Wszystko będziemy musieli z Moskwy ściągać. Albo po prostu z tych terenów europejskich. Dobra, i mamy to. Mongolia również nasza. I teraz mamy tutaj Tybet, który jest całkiem spory. Armie przygotowane. Lecimy w Tybet. Tutaj po prostu tak zjadamy sobie Chiny na części. No bo z Chiny takie niezjednoczone to one słabe są. W sumie to i tak te wybrzeża, które ma już Japonia pod swoim panowaniem, to one są takie najbardziej wartościowymi prowincjami. Reszta to są po prostu stepy, na których nic nie ma. To wszystko ładnie. I tą armią sobie możemy tak pójść do przodu. O, jeszcze tutaj 5 koła. A, tutaj mi wbili. Tu się tak porozlewamy i tyle będzie z Tybetu. Niesiemy rewolucję, musimy wyzwolić robotników. Dobra, cyk, 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 cyk. Mamy to wszystko. No i tutaj teraz te większe takich kraje, ale to i tak spoko będzie raczej opcja. Więc może, moi drodzy, ja sobie to podbijam. No to są już naprawdę słabe kraje. No co najwyżej ta Chińska Republika, ale te takie to. Zjem wszystko i zaraz do was wrócę. No, tutaj te dwie Chińskie Republiki się biją. Zobaczymy, kto wygra. MMA. Przecież Tajlandia się wbiła. Filipiny, niedobrze. A tu mi armia czeka. I teraz granica się nieco zmieniła, ale i tak ich zjadamy. Pyk, 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 pyk. No i dobra. Kolejny chiński kraj upadł. No i dobrze, moi drodzy, Chiny praktycznie tutaj podbite. Zostało jeszcze Mandżukuo i Japonia. No i teraz z Japonią będziemy musieli powalczyć. Zająć chyba Tajwan. A nie, Tajwan nie, ale w sumie, no, moglibyśmy. Na pewno musimy zająć te wszystkie tereny tutaj japońskie w Chinach oraz właśnie zająć co najmniej Koreę Północną. Więc teraz trzeba ogarnąć armię, w razie czego dorekrutować, bo trochę armii tutaj straciłem, jakby nie było. Jakieś straty ponieśliśmy. A Japonia dosyć mocna, piąte miejsce. W sumie zróbmy to jakąś rekrutację. Może tutaj, w Rumunii. Wyślemy sobie drogą morską jednostki. Zobaczymy, jak szybciej im będzie. No i dobra, tutaj trochę armii mamy. Mamy. Tutaj to jest wszystko, co to dopłynęło tutaj do nas. Jesteśmy przygotowani, całkiem nieźle.
Tak sądzę. I możemy, moi drodzy, wypowiedzieć wojnę Japonii o tereny. Tutaj wchodzić, wchodzić, wchodzić. W sumie tutaj te tereny są najważniejsze w Chinach. Te wybrzeża. Tamta północ to głównie stepy. Więc nic takiego niesamowitego. A tutaj jeszcze chyba mamy granicę właśnie. No i dobra, zobaczmy. Tutaj na razie, bracie, będzie spokojnie. To jakieś było 3000, 3500, 1300, 200. Ale tutaj też jakieś małe. Dobra, małe jednostki. O! O, tutaj się odbiłem. Okej, oni też coś tam atakują. Ta armia będzie się szykowała do desantu na ten, na Koreę czy coś. I niech wejdą tutaj. W sumie dużo jednostek będę musiał zostawiać na wybrzeżach, żeby nie było żadnych dziwnych desantów. No coś, Japończycy atakują. Dobra, tam sobie zajęliśmy. Tutaj wszystko fajnie. Tu wchodzimy. O, 3600. Tutaj trochę dorekrutuję armii. Tutaj, dobra, ale tutaj ich łamiemy. Wyrzucamy ich. Chociaż oni też się tak łatwo nie poddają. Ty, nawet tutaj trochę tych jednostek chyba przypływa. Tutaj sobie port zrobimy. No tutaj kurde z tymi Japończykami rozlewają mi się najgorzej. Coś im tu wystawię, to już nie będą mieli tak kolorowo. Tu się proszę rozlać. Kurde. Łapcie te jednostki. Dobra, tematy tutaj ogarnięte. Nie wiem właśnie co zrobić z tą armią, czy ją trochę tutaj tak zostawić. Jakieś małe jednostki można by zostawić właśnie, żeby nie było sytuacji, że zrobię mi jakiś tutaj desant i zacznę to wszystko odbijać. A resztę tutaj sobie zgromadzę i oni też będą się desantować. Dawać tutaj do tej armii 52 koła. O, no i nawet coś tutaj próbują się wbić. Aha, bo nie mogą, nie muszą, nie mają przejście. Tak, mają przejście. No właśnie, trzeba tutaj front ogarnąć. Dobra, dawaj desant tutaj, żeby odciągnąć ich stamtąd. Kurde, już mi się tam wbijają. Dobra, na szczęście coś tutaj mogę porekrutować, poblokować. Ach, ta Japonia. Kraj gnijącej wiśni. Dobra, ale dawać tutaj tą Koreę przejmować. Dobra, tutaj muszę ich zlikwidować i będzie git. O, tu jakie desanciki lecą. Oni jeszcze teraz na plecy będą tutaj wchodzić. To jest najgorsze. O, jest trochę z tą Japonią się pomęczę, tak widzę. Dobra, biorę te jednostki stąd, żeby one tutaj tak nie stały bezczynnie. Niech one robią jakieś tutaj desanty na tę Koreę. Dobra, udało nam się tam coś zdobyć. Dawać tu. Dobra, tu się desantujemy. Nie jest łatwo w tej Korei, kurde. No rany, już mam dosyć po prostu. Dobra. Chyba będzie git, widzowie. Wszystko tutaj poprzejmowane. Dobra, dawaj jakieś rozmowy pokojowe. Daj mi wszystko, co podbiłem. No i git, mamy to. Całą Koreę nad mamy, nad więcej niż potrzebowaliśmy. Japonia była piąta, a teraz jak straciła całą Koreę? Szósta. No to dużo nie stracili, ale jakieś tam tereny im przypadły. Dobra, wypowiadamy wojnę. Mapa, proszę, nie uciekaj. No i zaraz nerwy puszczą. Korea niszczy psychę, widzowie, pamiętajcie. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, na szczęście ci są słabi. No i dobra, moi drodzy, co nam zostało? Co ten Wietnam tylko podbić, co nie? Z tego co pamiętam. I teraz, moi drodzy, będziemy musieli powalczyć z aliantami. Tylko trzeba będzie tutaj stworzyć jakiś front. Ustawić się. I tylko stać, co nie? Żeby po prostu się bronić. No to będzie istna masakra. Bo jak zaatakuje Francję, no to raczej alianci tutaj też dołączą. Niestety ten sojusz jest tak OP. A jeszcze tutaj w ogóle muszę sobie front ustawić. Wszędzie praktycznie. Więc chwilę mi to zajmie. Muszę po prostu tutaj wszędzie jednostki porobić. Zrobić wielki mur po prostu z żołnierzy na każdym froncie. Dobra, jeszcze zobaczmy, moi drodzy. Tutaj mamy oczywiście granicę ogarniętą, żeby zająć szybko ten Wietnam. Tutaj z Indiami są prowincje zabezpieczone. Tutaj też. Tu też. Tu w Europie również. Chyba jest git, no nie wiem. Próbujemy, moi drodzy. Wypowiadamy wojnę Francji i wjeżdżamy tutaj. O, już tutaj atakują. Tutaj również. Nie wiem, czy się uda, szczerze mówiąc. Bo to jest po prostu, alianci są tak potężni tutaj na sam początek, że nie wiem, czy damy radę się utrzymać. A, jeszcze tutaj mają tereny. Aha, Albanię mi zajmują. Dobra, olać tam Albanię. Najwyżej później się ją odbije. Jeszcze Tajlandię w to wciągnęli? Ja nie mogę. Ja mogę ich tak pojedynczo wyciągać z wojny? Może na przykład Indię wyciągniemy z wojny? I na przykład wyciągniemy Wielką Brytanię z wojny. Chociaż nie, bo oni mi zajęli ten Arabię, znaczy tą Albanię. Ty, no wyciągnęli, tak? Ostro. Ty, dawaj tą Tajlandię też. No czemu nie? Ja chcę tylko z Francją. No to czekaj ta. Dawaj, robimy tu potężną armię. Zaraz odbijemy Albanię, wyciągamy Wielką Brytanię. Że ja nie chcę się bić z połową świata. To zanim to się stanie, tutaj trochę turminie. Dobra, zróbmy tutaj sobie desancik. Walka o Wietnam. Gdzie niegdzie to oni mi się tutaj przebijają. Kurde, Brytole mi się przebijają, widzowie, gdzie nie, gdzie tutaj. Udało mi się zdesantować tutaj. Na Albanię, teraz tylko odbić te tereny. Dobra, Albania odbita. I teraz szybciutko wyciągamy Brytola z wojny. I udało się, nie wierzę. Ostro, to się tak da, widzowie. To już właśnie cały ten, Wietnam już przejmujemy. A tutaj w ogóle w Europie to już mi się zaczęli przebijać. Skubańcy. Pyk, pyk.
Dobra, aha, tutaj się też przebili. Aha, dobra, dobra, to jest ogarnięty temat. Czekajcie, to było gdzieś w Turcji, tutaj. Dawaj tutaj, odbijamy te tereny. Dobrze, dobrze, okej. I teraz tak. Siema Francja. Dawaj wszystko, co zajęłem i nara. Udało się, moi drodzy. Jest. Udało nam się zdobyć Wietnam niecały. Kurde. Dobra, dobra. Większość Wietnamu zajęliśmy, tak? Tak. Powiedzmy, że mi zaliczacie. Proszę bardzo, patrzcie, jaki wielki, moi drodzy, blok wschodni. Cały wielki zjednoczony. Udało nam się. No wojna po prostu z aliantami w tej grze to jest istna tragedia. Ty, ale w sumie... Ja nie pamiętam, czy ja grałem Adrianem? Jako trzecia Rzesza i podbiłem normalnie? Chyba tak, chociaż nie wiem, musiałbym zobaczyć na YouTubie, bo już tyle tych odcinków było. Ze 150, że już nawet nie pamiętam. Ale moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!